Szanowni Państwo, kochani moi. Ja chciałem ogółem jeszcze pozdrowić. Mógłbyś ty to zrobić? Szanowni Państwo, zaczynam znowu pozdrowienie dla Was, bo wy bardzo chcecie pozdrowienia, te macie pozdrowienia swoje. Darmowe. Pierwsze pozdrawiam Paulinę i Natalię z Kuźnica, koło Legnicy i cały Śląsk. Cały Śląsk. Dominika, Łucję, Ulę, Frangino, Frangrej, Łysy, Brazu. Pozdrawiam. Pozdrowienia mecenasa, Gosię Nieśmiałą i wszystkie pracownicy. Grześka z Piły pozdrawiam też. Pawła Łukasz, Petnicy. Jeszcze raz. Ze Zmielogrodu pozdrawiam Andrzeja i Krzysztofa. Ze Zmielogrodu pozdrawiam. I dalsze pozdrowienia. No tu musi pan czytać po rusku. To ja po polsku to mogę przetłumaczyć. Pozdrawiam z całego serca z Rosji. My, ruskie, z nami Bóg. My, ruskie, z nami z całym sercem jesteśmy. Pozdrawiam was. Marcina Tel, wierny widz Traku. Pozdrawiam ciebie, wierny widze. Zbyszek z koła PS, Tłuszcz, Głaga S. Też pozdrawiam Siergiej Dragonów. Pozdrawiam Michał Tes i Elwina G. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Przyszyłam całego serca moje. Pozdrowienia. Dlaczego ma pan taki zachrypnięty głos? Bo jadłem chrzan ostry. A to nie choroba? Nie. To nie choroba. To gardło przypalone, bo byłem u lekarza wczoraj i lekarka mnie powiedziała rejonowa, co pan jadł ostrego. A ja powiedziałem, pan chyba zwariował, a ja jadłem, wiesz czym ja jadłem? Wasabi. Co? Wasabi. A wiesz czym ja jadłem? Łyżeczką. O tak obrałem na czubek, i wpierniczałem. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo mnie to smakowało, a z kiełbaską szło, ale poszkodziło na moje gardło. Poszkodziło na moje gardziełko, bo przypalone mam trochę to. Ale mówi, to nic nie trzeba brać, to wasabi same po jakimś czasie przejdzie to. Bo ja mówiłem, że może pani doktor da jakieś tabletki czy coś takiego, kropelki jakieś. Nic nie trzeba, bo to przejdzie same, bo masz pan przypalone gardło troszeczkę w środku. A to bardzo ostre jest. To piekielnie ostre jest. I co robimy dzisiaj? Idziemy w teren. Idziemy w plener, w jedno miejsce idziemy, będzie niespodzianka i tak dalej. Aha, jeszcze chcę powiedzieć, że o panu Wojtku Suchodolskim, bo prosił bardzo prosił, żeby ja wydał opinię o nim. Szanowny panie, wydaję opinię o Wojtku Suchodolskim. Obiecuję panu, że jak przyjdzie, spakuję jego rzeczy i tak dalej i będzie ostatni dzień mieszkać. A w poniedziałek wymelduję jego całkowicie z tego powodu, że nie chcę tu mówić głośno, kim on był, jak co do czego, ale proszę dzwonić na jego telefon, kim on był i żeby on mówił prawdę, całą szczerą prawdę. O sobie, ani o kim, o mnie oczerniać. Bo ja nie lubię, jak ktoś mnie oczernie też. Dziękuję bardzo.